Lejąca się krew, strach, panika, spadki na giełdach akcji. Czy to jest to, co czeka nas w najbliższym czasie? Zapraszam na dzisiejsze nagranie. Zanim jednak przejdziemy do straszenia, dla przypomnienia wykres tygodnia z ubiegłego poniedziałku, w którym widzieliśmy Bitcoina na tych właśnie mniej więcej poziomach. Wskazywana była korekta pędząca i ona zapowiadała rozbudowę ruchu wzrostowego. Dzisiaj widzimy, że ta fala wzrostu powstała, dopełniła nam strukturę. W tym momencie widzimy 5 fal wzrostowych. Za każdym razem, gdy widzę taką strukturę 5 fal, no pojawia się gęsia skórka, która ostrzega przed możliwą korektą. A więc na Bitcoinie niestety, ale obecnie pojawia się ryzyko korekty. Bitcoin nie straszy jednak aż tak mocno, jak robi to amerykański S&P 500, wskazywany z kolei w wykresie tygodnia sprzed 2 tygodni. Tam patrzyliśmy na sytuację, w której S&P 500 był gdzieś mniej więcej w tym punkcie, czyli przed wejściem w strefę docelową pomiędzy proporcją 78,6 a 100% długości fali piątej w stosunku do fali trzeciej, która ostrzegała nas o tym, że w tym momencie, jeżeli cena zawróci w dół, no to może zostać zakończona struktura pięciofalowa i powinna się pojawić korekta. Korekta co najmniej tego ruchu wzrostowego. Ale ponieważ jesteśmy po długich wzrostach, na rynku panuje spora euforia, to każda korekta ma szansę tutaj przekształcić się w lekką panikę, a być może mocniejszą panikę. Stąd zwracam bardzo dużą uwagę na obecny moment, bo być może jest jeszcze czas w jakiś sposób, aby podciągnąć zlecenia obronne, zainteresować się posiadanymi spółkami, zabezpieczyć swoje zyski na wypadek, gdyby rynek chciał spadać. Jeżeli rynek nie będzie chciał spadać, a zrobi płytką korektę, zawsze można wrócić i nadal brać udział, gdy dostaniemy potwierdzenia kontynuacji trendu wzrostowego. Na ten moment niestety wiele wskazuje na to, że S&P 500 będzie rozwijało spadki. Dziś dokładnie w poniedziałek 22 lutego dostaliśmy tutaj wybicie poniżej wsparcia, a więc byłaby szansa na rysowanie tym razem impulsu w dół, czyli początku trendu wzrostowego. Po tym czerwonym impulsie korekta w górę, kolejny impuls w dół. A gdzie nas zaprowadzą kolejne tygodnie, zobaczymy. Zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Wykres Tygodnia, jak co tydzień w poniedziałek. Do zobaczenia, Piotr Głowacki.